Witam serdecznie na kanale Moje DC. Dzisiaj zapraszam Was do rozkręcania i czyszczenia, serwisowania tego oto foldera, czyli Bestech Man Mini Dandy. Powody, dla którego zdecydowałem się go właśnie rozkręcić i wyczyścić, są dwa. Pierwsze to jest przestawione logo, które z pudełka po wyjęciu noża wszystko było z nim w porządku, ale trochę sobie nim poklikałem, pobawiłem się i nagle się przesunęło. Więc chcę to skorygować, bo trochę mi to przeszkadza. A drugi powód jest taki, że nóż ten był ze mną na wakacjach w Turcji i tam również ze mną wędrował na plażę. I co prawda nigdy mi do piasku nie spadł, ani nic takiego złego się z nim nie stało, ale był w spodenkach, które gdzieś tam później lądowały. I trochę tutaj już słyszę, widzę i czuję przy otwieraniu, że tego piasku trochę gdzieś tutaj w tą konstrukcję wpadło. Okej, więc chcę po prostu go sobie wyczyścić, nasmarować i może jeszcze nawet uda mi się poprawić tą świetną mechanikę, jaka tutaj jest. Kto nie widział odpakowania, to zachęcam do obejrzenia. No co jest? Byłaś. Bo tam gdzieś mógł zobaczyć, jakie jest moje pierwsze wrażenie po zasmakowaniu tej mechaniki. Dobra. Okej, czyli to tutaj nie było przykręcone. Dobra, bo jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że ten śruba od klipsa trzyma całą konstrukcję, ale widzę, że wystarczyło z drugiej strony. Okej, dobra. Ja w sumie nie było tematu, okej. Wszystko się zgadza. Przepraszam. No i jak widzicie, przepraszam bardzo. Jednak trochę tego piasku z tureckich plaży się tutaj dostało. I to było słyszalne. Podczas otwierania, zamykania tego foldera to było wyraźnie, zdecydowanie słyszalne. Może dzisiaj uprzedzę, bo ponieważ jestem jeszcze trochę podziębiony, to może nie będę zbyt wiele mówił, bo im więcej mówię, tym potem za chwilę gorzej kaszlę. Okej, nauczony doświadczeniem, różnymi problemami z złożyskami, z montowaniem, z powrotem zrobię sobie zdjęcie. Okej. Żeby zobaczyć, jak to było założone. I żeby później nie musieć rozkręcać. Dobra. No to okej. Jedno łożysko. Drugie. Jeszcze. Zobaczmy, czy to jest jakaś blokada, tak na przykład z CVV, że jest wycięcie. No niby jest wycięcie. Tu, nie wiem, czy to jest dla Was widoczne. Tutaj widzicie, jest takie drobne wycięcie. I tak samo powinno być. Okej. Ale chyba nie ma. A dlaczego nie ma? Jest wycięcie, ale to jest chyba bardziej wycięcie pod. Aha, dobra. Czyli to chodzi o to, żeby to się trzymało, ale gdzie jest wycięcie? Niby pivot ma kształt litery D, tak? Czyli żeby tutaj po prostu się nie obracał sam z siebie, co ma sens. Tym bardziej, że tutaj nie mamy żadnego gniazda jakiejś śruby Torxa na przykład. Ale jak widzicie, po włożeniu on ma pewien luz i dlatego to mi się po prostu tak przystawiło i generalnie nie poszłoby to dalej w drugą stronę. Nie wiem, czy by się skorygowało po jakimś czasie, pewnie nie, ale no okej, dobra. Więc jest to, powiedzmy, delikatny jakiś minus tej całej konstrukcji. No ale w sumie przypomnę, że mówimy o nożu bardzo budżetowym. Przeczyścimy sobie to wszystko. Jego cena to jest między 150 a
ma 200 zł. To jest taka bardzo budżetowa, a mamy tutaj, tak jak widzicie, ceramiczną łożyskę. Ceramiczny detent. A powiem szczerze, że kurczę, ostatnio porobiło z tymi budżetowymi nożami. Kiedyś takie rzeczy to były dostępne, nie wiem, w Hermanach za 1,5-2 tysiące. Wtedy to było dużo za nóż. Ja wiem, że teraz Hermany są droższe. No ale takie właśnie szmery i bajery to były w tego typu nożek za takie pieniądze dostępne. A teraz proszę, nóż za niecałe 200 zł. I mamy ceramiczne łożysko kulkowe. Nawet dwa. I mamy ceramiczny detent ball. No i potem ta mechanika jest na takim świetnym poziomie. Jeszcze przyczyliśmy sobie. Użyję sobie samej końcówki. Do przyczyszczenia wystarczy. Dobra. I jeszcze wezmę sobie patyczek. O, to mi coś kapnęło. Trochę alkoholu, to żeby się nie zmarnowało. Użyjemy. Czyszczę sobie tutaj wnętrze, po którym jeździ i pracuje łożysko, i jednocześnie zintegrowany stopień, bo tutaj mamy zintegrowany stopień. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to, to jest to po prostu stopień wbudowany w głownię, który po prostu jeździ cały czas, jak głownia pracuje, otwiera się, zamyka nóż, to on po prostu jeździ, i dlatego tutaj mamy właśnie w okładkach takie wycięcie zrobione, żeby miał po prostu jak gdyby taką swoją ścieżkę, po której może śmiało śmigać, kiedy otwieramy sobie czy zamykamy nóż. No to widzę, jeszcze tu się trochę dostało tego piachu. No, piasek to jednak gorszych rzeczy do wyczyszczenia. O, patrzcie, ile tu się brudno zbierało, ja cię kręcę. No już w sumie jakoś jeszcze mocno przeze mnie użytkowany nie był. Bardziej noszony jest. Dobra. No, spróbuję bez rozkręcania, bo chcę mi się bawić za bardzo w rozkręcanie tego stalowego linersa. Wziąłem patyczek. Spróbuję wjechać od tej strony. Jeszcze słychać nawet piasek, jak się naciśnie, że gdzieś tam po prostu w las pod spód. Ale dobra, już tak jak mówię, nie będę się bawił w rozkręcanie tego aż tak bardzo. Myślę, że to wystarczy, głównie chodzi o tą mechanikę, żeby ona tutaj nie sprawiała z tego tytułu problemów. Jeszcze może. I jeszcze głównie na koniec, może sobie odwrócę winę szmatkę na drugą stronę, żeby ten piasek się tutaj ponownie gdzieś nie pamiętał. Jakiś
Taśmy widzę, to ostatnio chyba nim ciąłem. A tak, pudełko. Jeszcze wykorzystamy do końca ten patyczek i przeczyszczę sobie głównie tutaj. Myślę, że etap czyszczenia mamy już za sobą, więc teraz będzie można przejść do składania. Ok, dobra, to jest strona z klipsem, czyli zacznę sobie od tej. Nie, zacznę sobie od tej. Chwila, muszę zobaczyć zaraz, jak to było. Nie, ale tu będzie ten, dobra, czyli zacznę od tej strony. Już tu będzie mi przechodził pivot. Okay. Też czuję, że będę musiał na koniec się bawić w ustawianie go, żeby stał prosto i równo. Dobra, teraz tak, teraz wchodzą łożyska i już tylko spojrzenie na zdjęcie dla pewności. Ok, czyli tam, gdzie ten, idą do głowni, dobra. Czyli teraz tak, tą stroną pójdzie do głowni, więc tu już damy trochę oleju. Z tej strony oczywiście też. A teraz głównie. I ponownie. Olej. Łożysko. I tu też sobie zaplikuję. A, jeszcze filarek, żeby nie zapomniał. Zapomniałem go wyczyścić. Tam wyczyściłem ten, który był przymocowany, ten, który wyleciał, został brudny i zapieszczony. Ok, tu, czyli to jest ten. Dobra. Ok, ładnie wszedł. Teraz czekaj chwilę, muszę coś spojrzeć. A dobra, nic nie wychodzi na drugą stronę. Czy jeszcze gdzieś ten piasek jest? Ja nie mogę. Jeszcze gdzieś go tam słychać. O, to jest jednak ustrojstwo. Dobra, ale nic. Będę musiał jakoś z tym żyć, może się wykruszy w końcu. Nie wiem, będzie jakieś trzeba zrobić wielkie płukanie. Zacznę od śruby pivota.
jeszcze dokręcę do końca, najpierw sobie dokręcę tutaj śrubę. Dużo, trzeba będzie zaznaczyć. Dobra, tu mamy skręcone. Teraz zajmiemy się dokończeniem dokręcania tej śruby. Dobra, logo trochę jest przekrzywione. Okay. A, dobra, czy jego odkręcam, to zaczyna mi się znowu. To może o, ustawię tak i zobaczymy. Szczerze, jak to będzie z mechaniką. Okej, okay. Na to, że jest dobrze. Blade playa żadnego, wszystko sztywno, centrowanie jest idealne, logo prosto, tak jak powinno być, mechanicznie, no jest poprawa, mimo tego, że mechanika tego noża naprawdę była bardzo, bardzo dobra, tuż po wyjęciu z pudełka, tak teraz po przesmarowaniu, wyczyszczeniu, no to jest poprawa, jest naprawdę lepiej. Okej, okay. To prawda, nie udało mi się, tego co słyszę, chociaż też nie jest tragicznie, no na pewno jest lepiej niż było, ale całego tego piasku nie udało mi się wyzbyć gdzieś tam z tych zakamarków, ale udało się mechanikę poprawić, więc myślę, że cel osiągnięty, jeśli chodzi o samo rozkręcanie i serwisowanie. Tyle jeśli chodzi o to wideo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.